Cześć, Robótka z Aurelią, serwetka Daria, podsumowanie. Dziękuję za udział w tym projekcie. Cieszę się bardzo, że mój pomysł na szydełkowanie w ciemno spodobał się. Myślę, że nie będzie to jednorazowa zabawa. Już ja się o to postaram. A teraz dane techniczne. Zmierzę średnicę serwetek. Ale pamiętajcie, wielkość serwetki może się różnić. Sposób szydełkowania, nici, szydełko oraz napięcie, wyprasowanie czy wykrochmalenie. Wszystko ma znaczenie. Moja serwetka ma 38 cm średnicy. Szydełkowałam kordonkiem Muza 10, 100 g 525 m i szydełkiem 1,5 mm. A teraz pokażę Wam, ile mi zostało kordonka z jednej szpulki. Obejrzymy serwetkę z bliska. Mnie się ten projekt bardzo podoba. Jak widzicie, serwetka jest miękka. Ja serwetek nie krochmalę. Napinam i prasuję. Tutaj mam drugą serwetkę i ta ma również 38 cm średnicy. Powstała kordonkiem maksimum. 100 g 565 m. Pracowałam szydełkiem 1,5 mm. Miałam całą szpulkę i tyle mi nici zostało. Przepięknie w tym kolorze się prezentuje. Myślę, że będzie pięknie wyglądała na obręczy, a może po prostu na stoliku. Ta serwetka powstała również przy użyciu kordonka maksimum, oczywiście w innym kolorze. 100 g 565 m, pracowałam szydełkiem 1,5 mm i ta serwetka jest troszeczkę mniejsza, a dokładnie o 0,5 cm, 37,5 cm. Naciągając ją po prostu inaczej to zrobiłam. Musicie mi uwierzyć na słowo, ten kolor jest bardzo, bardzo ładny. Czerwień ciężko jest uchwycić kamerą czy aparatem. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. I nie, to nie koniec. Mam jeszcze jedno zadanie dla Was. Proszę w komentarzu pod tym filmem napisać, z czego, czyli z jakich nici, jakim szydełkiem, jaka średnica serwetki i jakie zużycie nici. Na zdjęcia gotowej serwetki Darii czekam na mojej grupie na Facebooku. Link w opisie. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkania szydełkowe. Cześć!